W ubiegłym tygodniu Legionowo po raz drugi gościło przedstawicieli Regionalnej Spółdzielczości Mieszkaniowej. Prawie 160 jej liderów z Warszawy i Mazowsza znów odwiedziło ratusz z tego samego powodu. W tym roku będzie 6. Krajowy Kongres Spółdzielczości. Warunkiem jego prawidłowego zorganizowania, ponieważ jest ponad 9,5 tysiąca spółdzielni w Polsce, jest wybranie delegatów na ten kongres. Tych delegatów wybieramy ze wszystkich branż 600. 217 ze spółdzielczości mieszkaniowej. Dzisiejsze spotkanie ma dwie rzeczy. Jak zwykle duże emocje będzie przy wyborach, bo to jest jakby naturalna rzecz, ale również jest to miejsce, gdzie wymienimy poglądy i to, co byśmy chcieli zgłosić, czy powinno być naszym zdaniem przedmiotem obrad kongresowych, a w konsekwencji uchwałą programową, która być wytyczy nasze działanie na kolejne 4 lata, nie tylko branży spółdzielczości mieszkaniowej, ale w tych 13 branżach, w których spółdzielnie funkcjonuje w polskiej gospodarce. Chociaż krajowi spółdzielcy starają się mówić jednym głosem, w praktyce bywa to trudne, często nawet niemożliwe. Dlatego ludzie z mieszkaniówki mieli ważne zadanie – pomyśleć, co zrobić, aby ich sprawy nie utonęły w morzu kongresowych postulatów. Musimy wymienić poglądy na temat, z czym idziemy na kongres, ponieważ te branże są przeciwstawne czasami. Zupełnie inne problemy dotyczą spółdzielczości mieszkaniowej, inne spółdzielczości rolniczej, inne PSS-ów z POŁ-em, inne banków spółdzielczych, ale system organizacji spółdzielczej jednoczy nas. Mam nadzieję, że nas jednoczy. Przez 200 lat istnienia spółdzielczości na ziemiach polskich funkcjonowała ona z różnym powodzeniem, także ta mieszkaniowa. Ostatnio wygląda na to, że znów władza chce iść z nią pod rękę. Rząd opracowuje właśnie program mający ułatwić ludziom dostęp do własnego M, własnego choć niekoniecznie na własność. Czytając ten program, sprawia wrażenie napisany przez profesjonalistów, przez ludzi, którzy wiedzą, o co tu chodzi, i na celu ma stworzenie bardzo dużej ilości mieszkań dostępnych dla osób, powiedzmy, nie z tej najwyższej półki dochodowej, tylko z tej średniej i niższej. W tej chwili nie wiem, jak to będzie w szczegółach. Jest powrót do budowy mieszkań lokatorskich, do budowy mieszkań na wynajem, które funkcjonowały przed wojną w ramach spółdzielni mieszkaniowych. I oprócz tego oczywiście mieszkania na odrębną własność. Ale jest to tak szeroki zakres, a jednocześnie obciążający budżet, że nie wiemy, jakie będą już konkretne rozwiązania i do czego to będzie prowadziło. Jedno jest pewne, spółdzielczość mieszkaniowa tylko czeka na wcielenie rządowego planu w życie. Podobnie jak wyłonieni w ratuszu jej delegaci są gotowi na grudniowy kongres w stolicy. Obiecali kolegów nie zawieść.